Junior Cup and Race 2017. Pod takim hasłem odbyła się druga runda zawodów rajdowych na ternowskim torze Motodrom. Na starcie stanęło 24 kierujących, którzy rywalizowali w czterech kategoriach. Klasie Junior, Open, RWD oraz SL. Najszybszym kierowcą z czasem 92,69 sekundy okazał się Mateusz Jarząbek, który wygrał kategorię Open. W klasie Juniorów Cezary Turek już w pierwszej próbie czasowej, rezultatem 94,30 sekundy wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał do do końca zawodów. W klasie RWD pierwsze miejsce z czasem 190 i 27 sekundy wywalczył Łukasz Rzeszowski. W klasie SL rywalizowały ze sobą dwie panie. Wygrała Daria Misiecka z czasem 225 i 49 To już druga edycja zawodów, które mają propagować bezpieczny motosport i uczyć szczególnie młodych ludzi, aby wyścigi odbywały się w bezpiecznych warunkach na torze, a nie na ulicach.